Witam w sobotni poranek, znajduję się na Second Road Pattaya. Second Road Pattaya, patrzę teraz w kierunku centrum Pattayi, czyli w tamtym kierunku. I mam zamiar wejść w tą uliczkę, w której jeszcze nigdy nie byłem. Prowadzi ona w stronę Walking Street i w stronę morza. Jeśli macie ochotę przejść się ze mną przez tą uliczkę, później kawałek przez Walking Street, czyli dosłownie jakieś 150-200 metrów i później kawałeczek plażą, to zapraszam. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzięki za wszystkie miłe komentarze. Dobra, startujemy. Trzeba przejść przez drogę. Pasów nie ma, ale nie ma dużego ruchu. Jest 8:40 rano, sobota. Można przejść bez problemu przez drogę i idźmy zobaczyć. Sam chcę w ogóle zobaczyć tą uliczkę, bo jeszcze nigdy nią ani nie jechałem, ani nie szedłem. Jest to krótka uliczka. Jest to krótka uliczka. Nie wiem, czego się tutaj spodziewać, ale no, myślę, że żadnych fajerwerków tutaj nie będzie. Ale sprawdźmy ją, przejdźmy, zobaczmy, poznajmy, co tutaj jest. O, jest jakaś pani, która sprzedaje z samego rana kurczaczki jakieś z grilla panierowane. Spójrzmy, co ona tam ma. Ale tak, o, widzę. O kurde. Ja tutaj nigdy nie byłem. Tu jakieś są poboczne uliczki. Takie bardzo małe, takie no troszkę brudne ogólnie. A tu mamy drugą taką uliczkę. No ciekawe. Nigdy tędy nie szedłem. Nigdy tu nie byłem. Ale my idziemy tu raczej prosto. A później ewentualnie możemy gdzieś tu jeszcze pochodzić. Co ta pani tutaj ma? Thai food? Thai food, yes. Very good. Pani miała tajskie jedzenie. O, a tutaj są takie obrazki fajne. To jest jakiś dollhouse Pattaya. O, taki ciekawy. Electric blue. Second floor. O, tu gdzieś tam u góry coś. Dobra. No to tak, bo są od razu schodki. Są od razu schodki, idzie się na drugie piętro. O, ale tak ciekawie to wygląda. A zerknijmy. Tak tylko sprawdźmy, co tu się dzieje. A taki klub. Taki klub, tutaj schody do góry. O. No i takie rzeczy. W uliczkach Pattayi. Coś zgubiłem wątek, coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. A, chyba o tym jedzeniu. Ale nie wiem, zgubiłem wątek. W każdym bądź razie idźmy do końca tą uliczką. Ona się już tutaj kończy. I pójdziemy w prawo, Walking Street. Kawałkiem Walking Street w stronę plaży. O, tutaj jest hotel, Grand Hotel. Kurde, ale przeciąg będzie szumić. Okej, znajdujemy się na Walking Street. Przed nami pierwszy Lighthouse Go-Go. 7-Eleven, ale 7-Elevena nie ma. Jest tylko napis zamknięty. Tu mamy jakiś Roxland. I później Stars Club, Miami, Woodball, Karaoke Bar. No, takie ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy. I ulica Walking Street ciągnie się w tamtą stronę. A tutaj mamy jej koniec, ale raczej od tej strony to możemy powiedzieć, że początek, bo tutaj jest centrum miasta i raczej od tej strony się zaczyna, więc tutaj jest początek. No i tutaj kolejne kluby. Przed chwilą widziałem, o tu w sumie nawet też jest, tylko tutaj nie jest akurat nic napisane na ten temat, ale wcześniej widziałem takie miejsce do wynajęcia i było napisane, że możesz je wynająć tylko na miejsce, gdzie sprzedajesz piwo lub prowadzisz go-go. Na tej ulicy tylko takie rzeczy można robić. Znaczy w tym miejscu może akurat można było otworzyć coś też do jedzenia. No na przykład takiego homara, lobstera. Lobster, ale pan mi tam stuknął o tabu. Ale ogólnie to tutaj tylko imprezy. Na tej ulicy tylko imprezy, ale oczywiście tylko po godzinie jakiejś 18. Przed 18, zanim jeszcze słońce zajdzie, to taka pusta ulica, na której się tylko sprząta po poprzedniej nocy. I nie wiem, co taksówkarze jeżdżą. O, tutaj jakieś fajne. O, jakieś fajne miejsce. Stone House. Bardzo ładnie wygląda. No. Bardzo ładne miejsce. Ale nie będziemy kręcić. O, też
mocna muzyka tam leci, nawet z samego rana w sobotę. Tutaj takie bardzo important place dla Tajów, czyli no, te takie pomniki Buddy, gdzie składają ofiary i tak dalej. O, tutaj mamy Indian Restaurant. Na samym rogu. I tutaj zaczyna się pierwsza ulica przy morzu, First Road, Pattaya. Ok, przejdźmy na chodnik. A w ogóle jest jeszcze takie coś, że przez Walking Street, właśnie do zachodu słońca, gdzieś tam do godziny 17, do godziny 18, można jeździć skuterami, można jeździć samochodami. Nawet autobus taki wielki się wyładował. O jakie. A po godzinie 17 mniej więcej bramy się zasuwają, nie ma jeżdżenia, to jest tylko walking street, a nie road street czy coś. Więc jeszcze rano można tędy jeździć, a później już nie można jeździć. Ulica jest zamknięta. Przed chwilą tutaj, gdzie grała ta fajna muzyka, kurde, pan tutaj mnie przegłupsał. To właśnie był taki klub z taką gitarą, więc dlatego tam taka dobra, ostra muzyka była. I jeszcze oczywiście weed. Dostępny Old Wild Man. A dobra, muszę stąd iść, bo jest bardzo głośno. Pan mnie tym autobusem przekrzyczał zdecydowanie. Chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście trawka jest tutaj już legalna, można ją sobie kupić w takich właśnie miejscach. No nie tylko w takich, bo dużo jest takich różnych punktów tutaj teraz porozmieszczanych po całej Tajlandii i w Pattaji oczywiście też, gdzie można sobie kupić i można sobie zapalić. I jest to legalne. Tutaj nagrałem, ale jeszcze nie wrzuciłem na kanał. Nagrałem o tym Beer Garden, o tej restauracji, która znajduje się tam przy morzu, nad samą wodą. Nagrałem filmik, albo już go widzieliście na kanale, albo dopiero będzie. Nie wiem, który będzie szybciej. W każdym razie tutaj teraz zaczyna się troszeczkę ładniejsza część miasta, gdzie jest czyściej, gdzie jest bardzo ładny chodnik, deptak przy plaży. Plaża taka średnia, woda tutaj do kąpania taka średnia, ale no to jest taka lepsza część Pattayi, znaczy lepsza część, nie wiem czy lepsza część, w każdym bądź razie czystsza, gdzie są palmy, gdzie widać właśnie panoramę tutaj troszkę Pattayi. No jest już tutaj tak ładnie, jest już tak tutaj, no zobaczcie sami zresztą. Kurczę, wieje, mam nadzieję, że coś, że nie będzie bardzo przeszkadzał ten wiatr. O, tam jest właśnie Beer Garden. O tej restauracji tam byliśmy, tam o tym nagrywałem. Mamy morze i plażę. Ale mówię, to jest takiej średniej jakości plaża. Lepsza jest w innym kierunku, w innej części Pattayi. Jeśli chodzi o kąpanie, to w innym miejscu. Ale tutaj też wchodzą ludzie, też tu raz byliśmy nawet, żeby się troszeczkę poopalać. A tutaj właśnie zaczyna się centrum miasta. Dość duże jest to centrum. Żeby je przejść, to trzeba dość dużo czasu. To na inny odcinek. Żeby przejść przez właśnie tą ulicę, przez drugą ulicę w centrum, przez trzecią ulicę, na której jest, którą jest Soi Bukau. No to by trzeba było trzy oddzielne filmiki. A tutaj jest jeszcze bardzo dużo takich poprzecznych uliczek. O! Good. Tutaj jest bardzo dużo takich uliczek jak ta. Właśnie takich przecinających między pierwszą a drugą ulicą. Gdzie można właśnie pożyczyć jakiś skuter. Gdzie też jest dużo barów, dużo różnych masaży, sklepów takich typu 7-Eleven spożywczy, gdzie można coś kupić do jedzenia, do picia. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo, 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 bardzo dużo hoteli. Mnóstwo hoteli, tysiące hoteli. Myślę, że nie przesadzam, jeśli powiem tysiące hoteli. No po prostu hotel na hotelu, to praktycznie wszystko to są hotele. Niektóre świeżo otwarte, niektóre, no świeżo, budynek z 70 lat, ale był może zamknięty, skoro teraz jest napisane open. A Montana Court, bo tak, nie wiem. W każdym bądź razie, kurde, wieje. W każdym bądź razie wieje. No bo jesteśmy przy morzu, to troszkę wieje. Choć nie zawsze tutaj tak wieje. No i tutaj bardzo miło się spaceruje. Bardzo miło się na tym deptaku spaceruje, bo są piękne widoki, czyli fajne takie wieżowce, taka, no fajny widok. Dodatkowo piękne palmy, woda, plaża.
Naprawdę idzie się tędy bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie się tędy chodzi. Wieczorkiem też jest bardzo fajnie, bo jest oświetlone i jest fajnie. Będę kończył, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, kliknąć w dzwoneczek, żeby były powiadomienia. Łapka w górę. A i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, pozdrawiam. Hej.